Cześć! Dzisiaj opowiemy sobie o Poście Dąbrowskiej. Dość dużo się teraz w sieci o tym mówi, jest taka trochę moda. Ja opowiem, dlaczego warto, dlaczego trzeba uważać, na co zwrócić uwagę i jak się do tego przygotować. Post dr Dąbrowskiej to post, w którym spożywamy owoce i warzywa. Powoduje on, że w naszym organizmie usuwalne są toksyny, dzięki czemu jesteśmy w stanie, dla niektórych osoby właśnie są zainteresowane tym właśnie, że schudną, inne osoby decydują się na ten post, dlatego że chcą wyciszyć swoje jednostki chorobowe. Jak najbardziej jest to fajna opcja do tego, żeby można było tutaj poprawić sobie swoje zdrowie. Ale pamiętaj o tym, że trzeba to zrobić z głową. Zastanówmy się, co przeważa w diecie na tym poście. Przede wszystkim owoce i warzywa. Więc powinniśmy taki post wprowadzać wtedy, kiedy jest sezon na owoce i warzywa, kiedy one mają największą gęstość odżywczą i dostarczą nam minimalną ilość toksyn, a za to bardzo dużą ilość składników odżywczych, które dodadzą naszemu organizmowi siły do walki z patogenami, do walki z jednostkami chorobowymi, które występują w naszym organizmie, jak i również do tego, żeby detoks, oczyszczanie organizmu następowało w prawidłowy sposób, ale również będą wspierały nasz organizm przed tym, żeby nie doprowadzić do niedoboru. Wiele osób mówi mi o tym, że podczas postu zaczynają im wypadać włosy, mają anemię, są słabe paznokcie, ogólnie czują się bardzo słabo, zmęczeni cały czas. Dlaczego takie rzeczy mogą występować? Po pierwsze, na samym początku może to być przyzwyczajenie organizmu do tego, żeby korzystał z innych elementów, które wykorzysta w energię. Post dr Dąbrowskiej przełącza organizm w stan odżywiania wewnętrznego, dzięki czemu właśnie może korzystać z zapasów, które sobie gdzieś tam nagromadził i to zmniejsza naszą masę ciała, ale tutaj musimy bardzo ostrożnie zwracać uwagę na to, żebyśmy nie zaczęli gubić tkanki mięśniowej, która jest dla nas bardzo potrzebna. I u osób, które mają choroby autoimmunizacyjne, takie jak Hashimoto, celiakię, to muszą w szczególny sposób na to zwracać uwagę, żeby nie gubić tej tkanki mięśniowej, ponieważ wybudowanie nowej tkanki mięśniowej jest dużo cięższe niż zbudowanie tkanki tłuszczowej. Pewnie osoby, które borykają się z takimi jednostkami chorobowymi, same wiedzą, jak to wygląda. Zwykłą wagą nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, natomiast są takie wagi, które możemy sobie do tego użyć. Wiele osób mówi o tym, że te wagi są niemiarodajne, ale jednak jeżeli mamy porównanie swoich wyników przed, po, w trakcie, to jesteśmy w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak żeby w prawidłowy sposób ten post przebiegał i nie zrobić sobie krzywdy. Wiele osób również bardzo szybko z postu wychodzi. Trwa na nim, je tylko owoce i warzywa i nagle po zakończeniu, jeżeli sobie zakładam, że są 3 tygodnie, 6 tygodni, wiele osób mówi, że trzeba zrobić te 6 tygodni, ale można też krócej, jeżeli organizm na to nie pozwala. Ważne jest to, żeby nie wychodzić z tego postu od razu, czyli rzucamy się na jedzenie od razu po dniu, kiedy skończyliśmy i jemy nagle dużą ilość mięsa, tylko musimy powolutku sobie przyzwyczaić swój organizm do tego, żeby on naturalnie wrócił do tego, żeby sobie trawić wszystko. On też troszeczkę na tym poście ma żołądek skurczony, więc też nieduże porcje, ale jednak małe i zacząć od lekkostrawnych pokarmów, czyli gotowane rzeczy. Nie coś, co będzie dłuższy czas zalegało w naszym układzie pokarmowym i również nie żywność przetworzoną. Najlepiej jest sobie robić takie posiłki, wywary zup, na wywary robione na kościach, na mięsie, na jakieś na przykład gęsi czy kaczce, rosół i do tego dodajemy jakieś warzywa, od tego rozpocząć i takie gotowane mięso z tego wywaru również sobie włączyć. Przerobimy sobie takie wstępne rozszerzanie diety przez 3 dni, a potem możemy już do normalnego żywienia wrócić. Natomiast zwróćcie uwagę, żeby minimalizować ilość przetworzonej żywności. Generalnie nie zalecam wprowadzania postu na własną rękę.
Najlepiej jest do tego się przygotować razem ze specjalistą. Zrobić przed wprowadzeniem postu odpowiednie badania. Ja również wykonuję szczegółowy wywiad. Sprawdzam, czy dla tej osoby na tym etapie będzie to korzystne, czy na przykład powinniśmy rozpocząć od jakiegoś innego przygotowania do tego postu. I dopiero wtedy wprowadzam. Więc najważniejsze są badania i zastanowienie się, czy ten post na ten moment dla naszego organizmu to będzie korzystna rzecz. Zachęcam Was do tego, żeby zapisać się do gabinetu. Tutaj macie link do rejestracji. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia w następnym filmiku.